Siemaneczko ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard. I jak już mogliście zauważyć, moi drodzy, to jest Among Us. Moi drodzy, razem z kilkoma innymi polskimi TF-owymi youtuberami postanowiliśmy zrobić taki, wiecie, dowalony collab, gdzie poza mną są m.in. Rexis, MC Kimo, Pan Lumikow, Kelesz, Daligowski, Nemtilia, F2P Michu, Shake TV oraz Rockwet. I mam nadzieję, że ten kolab jak najbardziej przypadnie wam do gustu i kto wie, może w przyszłości będzie więcej takich kolabów. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze perspektywy Daligowskiego, Kimo oraz Rexisa, to was gorąco do tego zapraszam. Linki znajdziecie w opisie, jak również linki do pozostałych kanałów. I przed daniem głównym, czyli wiecie, przed tym filmikiem z Among Us, chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy byli na moim streamie urodzinowym, jak również za wszelkiego rodzaju donaty, prezenty, etc., etc. Tutaj teraz zobaczycie, kto mi co dał, co dostałem. Jestem wam bardzo za to niezmiernie wdzięczny, jesteście najlepsi. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich streamów. Coś podejrzewałem, że chyba w końcu znalazłem sposób na to, żeby robić streamy i żeby jakoś nie była taka do dupy. Dobra, ja się tutaj rozgadałem. Zapraszam was gorąco do oglądania. I zachęcam do zostawienia łapki w górę, jakiegoś fajnego komentarza, a jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, to was gorąco do tego zapraszam. Trzymajcie się ludziska i do następnego. Narka! Nie mam. Dobrze. Dalik. What the fuck? Do tej pory nie ma żadnego ciała. Czyżby zabójcy się opierdzielali? Uuuu. Z tą niewidocznością to chyba była przesada. No, też tak myślę. Co ty robiłeś w tym magazynie? Bo widziałem ciebie przy Kimo. Ja byłem przy Kimo. Ja go wyminąłem, on ten. Ja to szedłem byłeś ty, drzewo. Nie Lumik? Czy nie wiem, może Lumika też widziałem. Nie wiem, w sensie... Kilka osób może przejść jednym przejściem i ludzie mogą tego nie zauważyć, bo za mała widoczność jest. No. Ja się sekuruję. Widziałem jakby... Widziałem Daliga, jak szedł z tego kto? Z silników. Byłem w engine i poszedłem do góry. Tak, potwierdzam, widziałem go. Ja byłem w elektryku, na dole mijałem się wcześniej z Lumikiem. Lumik widział, że wchodziłem chyba. Nie wiem. Ja w reaktorze byłem. Ja widziałem tego Kimo jakieś 15 sekund temu w storage'u i potem światło zgasło. Ja wszedłem w prawą stronę, w stronę tego... tego pokoiku w prawym dolnym. Znaczy, nie wszedłem do drugiego. Wszedłem do tego pokoju z kamerami, żeby zobaczyć, czy tam ciała nie ma. Kodowałeś pliki, czy stałeś przed tym, co się robi te kontrolki, ten akceptujesz? Ej, wiem, że tak out of topic, ale teraz zauważyłem, że Lumik zrobił sobie inżyniera, nawet w tym. Nawet w... A wy... A on go musi pokazywać. Głosuje, przykro mi. Słuchaj, patrz na Micha. Michu jest doktorem. O kurde! Dlaczego na mnie głosował? Przyznajcie się. Daligowski, czemu tyle głosów na nas oddałeś? Jesteś kolejny do wypierdolenia, S. To jasne, nie, fuck it, nie będę tego cenzurował, mam to gdzieś. W kolejnej grze ustawię tę większą widocznię, bo to jest za dużo. Proszę. No, zdecydowanie. No. Była awaria... Nie, ja w liście wyjmowałem. Tam dali buty w swoim miejscu, poszedłem do shieldów i widziałem, że kilka osób przyszło do góry i w dół, więc poszedłem z powrotem i zobaczyć, czy ciało tam leży i nie było ciała. Bo ja byłem cały czas przy tym, przy... Jak się nazywało to poprawie? Boże, zapomniałem. Gdzie zauważyłeś Daliga? Tam na górze gdzieś? W kokpicie byłeś? Dalig leży po prawej na dole, w korytarzu, pomiędzy pomieszczeniami. Po prawej na dole. Ja byłem na mapie. Ale nie podświetlał mi się guzik. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem. Jakby załóżmy to, że Lumik był impostorem, bo tak z dupy zagłosował na Kelesza. To czemu zagłosował na Kelesza akurat wtedy? Znaczy on powiedział, że wiesz, ale nie oddał w końcu finalnie głosu. Nie oddał głosu? Rexis, a co ty tak Kelesza zacząłeś bronić? No właśnie. Wiesz, czy to jest obrona? Bardziej ja staram się dojść do tego właśnie jakby sam tej rundy, co może właśnie z tego... Bronić swojego koleżkę impostora, nie? No a właśnie. Nie mnie bronię, Szejku. Mi się wydaje, że to nie jest Kelesz. Ja widziałem go na trupie i ja się upieram przy tym, że to... Ja nie wiem. Pytanie, czy teraz giną co rundę jedna osoba? Dobra, na Shake odpowiedziałem się, jak teraz nie wygramy gry, to potem kupujemy Shake. Ja to nagrałem, jak to mi będzie głupio, ale Lumik mógł nie być, to ja jeszcze nie mówię, że wygramy. Nie wysłałeś ciebie do Brazylii, no. Co wy robicie? Dobra, jest Nem, który idzie tutaj, nie wiedzie czemu.
Ciało w kamerach. Gdzie? W kamerach. W sensie, że Rex stamtąd szedł. Rex jest stamtąd szedł. Powiem tak. Nie wiem już komu ufać, dlatego że widziałem, jak wenty się poruszyły i nagle Michu ten ciało zgłosił. Ja już nie wiem komu ufać. Benhard, ja chyba tam stąpłem w tym Elkiego, tak, nie? Tak, byłeś ja w Elkiego, widziałem cię. I z lewej strony szedł Rexis. Tak, minąłem się z nami przed chwilą. Ja podejrzewam, że to może być Michu i Rexis. Nie. Jeden albo drugi, no. Ja robiłem taska z tym klikaniem po kolei w tym... Nie wiem, czy to jest silnik, czy to jest... Nie wiem, nie znam tej mapy zbytnio. Na pewno się ruszył węg. Jakiego taska? Benhard? Tak, na 200% widziałem. Ja też podejrzewam, że to był Michu. Ale nie. Do widzenia. Czemu miałbym zabijać Shake'a w kamerach, jak prądu nie ma? No, bo było ciemno i nikt mógł ktoś nie zauważyć, że wenty się poruszyły. Zresztą, też może inaczej, ja... Jak ci się przewidziało, Benhard, to przecież... Nie, na pewno mi się nie przewidziało, bo jestem na 200% pewien, że poruszyły się wenty. Zresztą na nagraniu jest to, co zobaczycie. Ja cię przepraszam, Ken. Dziękuję. Ja zrobiłem wtedy, co wywaliliście Kalesza, ja zabiłem za nim. Michu, czemu to jesteś, Michu? Czyli był Michu i Kalesz, tak? Kurde, mam nadzieję, że ja nie natrafię na kolejnego trupa, bo wtedy będzie, że to ja zrobiłem. A ja tego nie zrobiłem. O kurde, Rexis, Michu, fuck. Oni dwaj tu są. Mi to się ani trochę nie podoba. O nie, Kimo. Ty luju. God damn it. Za? Nie umiem grać. Skończyłeś tego taska. Nie, zostało 10 sekund. Nieźle mu idzie. A, okej. Okay. No to poszedłeś. Zobaczymy, jak poszedłeś w lewo czy w prawo? W prawo, poszedłem w prawo do góry. Okej. Więc tak chyba nie mamy zbytnio typów. No, jakichś takich specjalnych nie mamy. God damn it. Ale i tak muszę dalej taski robić. Impostor mówi co? Się duchem, to i tak taskiem. Kurde, to jest dobre pytanie. Gdzie ten wend był? No w głównym pomieszczeniu, w kafeterii. Ale co wtedy robiłeś w kafeterii? Ale Nemdilia nawet nie był w kafeterii. No, skąd wiesz, że Nema nie było w kafeterii? Bo Nem najpierw ze mną wchodził do admina i ze mną robił kartę, a potem Nem poszedł na dół do elektryka. Judasz, pośród uczciwych ludzi jesteś i tyle. Nóż wbiłeś. Ale... Dobre, to mi się podoba. Nem poszedł na dół i mi się wydaje w ogóle, że to ciało było srebrniki gdzieś w pobliżu znajdziesz elektryka. Po drugiej stronie tej klapy do przestrzeni kosmicznej. Panowie, 30 sekund, tak tylko pragnę Może przypomnieć. Może bardzo RNG źle kością rzuciłem, mogło nie szukać. Jak dla mnie, to ja Powiem tu służbie tak, daję mocne. Shake, ty tutaj jesteś złym gliniarzem, więc mam cię na oku. Jestem dobrym gliniarzem, dla każdego mam poczucie. Dobry gliniarz nie nosiłby takich okularów. Wbiłeś nóż w plecy tego Kalesza wtedy i go znalazłem. Co ty kłamiesz? Czy to ty mnie zabijesz wcześniej? Wszyscy się tutaj kupią w swoich kłamstwach. Co? Linia czasowa gorzej niż w Marvelu. Oj, nie podoba mi się to ani trochę. No kurde, Michu. A, Dalik tu jest, nieważne. To coś... Fuck. Kurde. Dziękuję. Ale coś, tynem się coś nie pojawia. Nie podoba mi się to. Rexi. A, Rexis ma jakiegoś gluta, jak widzą. Kurcze. O kurde, Kimo jeszcze zdech. Dużo. O. To gdzie kogoś nie spadłem aż takie fajne To się kupuje, tam punkty dostajesz. Zapłaciłeś pieniądze, przyznaj się. Pay to win. Tak. Wydał pieniądze. Dobra, panowie, ej, chill. Zysk. Chłód, prawa głosu, panie pay to win. Panowie, chłód, okej, to może, to powiedz, będzie znaleźć ciało. Znalazłem Nema w elektryku. I jak chciałem wejść do storage'a, to widziałem Shake'a, jak to przez Shake i
ten właśnie i Daligowski. No i ciebie też, tak Szejk i Daligowski byli ze mną w storage'u, byliśmy zamknięci w nim. Tak. Ja ich obserwowałem obu i Szejk chciał iść w stronę admina, a Daligowski w kierunku prawym. A ja byłem na górze i poszedłem. Jeszcze jak szedłem tam na prawo, to chyba Michu. Czy Dalik myślał, że ja pójdę za nim? Pewnie ma rację. Fuck. Aha. A, tu nic nie mam. Dobra. Muszę iść do sil... Kurde, o fuck, Szejk za mną idzie, kurde, już po mnie. Chociaż? Michu? Jest tu ktoś? Nie ma? Czyżby ktoś zginął? Dobra, coś tam jeszcze... Dobra. Rexis? O. Trzy razy pod rząd! Tak, wyrzućcie mnie. Przykre, że ja i Nem zginęliśmy w tym samym pomieszczeniu. Naraz. Powiem tak, ja, Michu, to ja zagłosowałem na ciebie. Na początku Delik był przebrany za Nema, ja tam wchodzę do tego elektryka, padam od Deliga nagle. Nie. Potem Nem tam przychodzi i pada od Micha. No bo ja tak idę sobie, patrzę, zabijam Nema, myślę, że niech tu nikogo nie ma, nic dobre, nikogo nie ma. Strollowałeś, musiałeś mieć kartę. Wiesz co, potem po śmierci miałem, ale mi się nie świeciła, no. Bo oczywiście Benhard ją wykonywał. Sprawdziłem teraz, czy nie zmienili, to jest common nadal. No i pytanie, Szejk, czy warto metagamingować? Warto? No właśnie, jest metagaming. Ej, pytanie, Szejk, pytanie do ciebie, jak ja mogę wchodzić do wentów jako crewmate, to co to oznacza? Aha. Złam? Do wentów jako crewmate, to jesteś inżynierem. Inżynier, tak, albo inżynier. Masz czyszczenie wenta. To albo no, jeden went się świeci, to tam musisz sobie kliknąć. No na, na niebiesko. Ben, dołączasz do mojej straży? Tak. Ja jestem oficerem tego. A to spierdalaj. Polski... Sam spierdalaj. To za straż kurde! Graniczna, Poliaki. Tylko do siebie mówicie. Bem szeknął. Zamknij kurwa ryś. O boj. O i kelesz. O szajse. Kilen sabotaż. No dobra, I know. Dobra, Michu nie wyszedł, więc nie jest impostorem. Fuck, ktoś mógł mnie zauważyć. Shit. Niedobrze. Ej, what the hell, czemu nikt jeszcze ciała Nema nie zgłosił? Jest to ktoś? O boj. Oho, dwóch poleciało. O boj. Mówię, że Daligowskiego. Jakiego przed chwilą widziałem? Co się stało? Ja widziałem, jak Daligowski wychodzi z tego pokoiku na prawo od guzika, podczas gdy drzwi były zamknięte i zaraz za nimi było ciało. Bo on wchodził do tego, do O2. Jaki pokoik? Daligowski potem też koło mnie przebiegał właśnie też z ofisa, z kierunku ofisa gdzieś tam w kierunku lewym. No, ale gdzie ciało było, nie było? Zaraz za drzwiami. Jakimi drzwiami? Na prawo od tego pokoiku. Jakiego pokoiku? Tam jest 1000 pokoików. Tam, gdzie jest ten ekran z życiem ludzi. No tak, obok Vitalsów, między tym a tą dziurą z lawą, bo ja byłem tuż obok. Ale zaczekajcie, które ciało, Nem czy Kimo? Nema. Ja na początku rundy poszedłem na prawy górny róg do specjalnego. A mnie nie interesuje, co ty robiłeś. Mnie interesuje, czemu go zabiłeś. Nie wiem, jak tak mam odpowiedzieć. Zabił go, żeby nie mieć konkurencji na YouTubie. Kurde, nie złapał się. Sorry. Ej, to co robimy? W pierwszej grze już nie dostanie wywiadu. Co? Powtórz? Nie dostajesz wywiadu po pierwszej grze. No nie. Tylko ważne, chciałem dodać jeszcze zanim będziemy dalej kontynuować. Nie zawsze jest ten klucz na górze. Ale to chyba albo wszyscy mają, albo nie. Nie zawsze tak jesteś. Nie zawsze to jest. Chyba. Jakby akurat wybaczył, że wtedy zabiłem, ale musiałem kogoś zabić. Myślę, ale tak, wygląda logicznie. Tak. Tłumacz. Zaczekajcie, logicznie, wiemy jedno, na pewno Michu nie jest, bo nie wyszedł, tak? Na pewno wiemy, że tak, ja mijałem Kimo, gdy szedł do O2, potem Rexy stamtąd wychodził też i sytuacja jest taka, że chuj chodzi, skipujemy czy nie? Ja bym skipnął, ale miał oko na Daligowskiego, bo on najbliżej ciała był, kiedy go znalazłem. Mnie tam nawet nie było. A teraz już nie było. Tylko teraz pytanie, gdzie jest Kimo?
W grobie pytanie. Żyje. Na tamtym świecie tak. Jest. Tylko pytanie gdzie? A miał zwierzątko? Można znaleźć zwierzątko zawsze. Nie, Kimo chyba nie miał. Nam zresztą też chyba. No to chłopaki pay to win trzeba kupić. Kimo pewnie kupi zwierzątko. Z Jezusem wygadając to. No to na razie skip, ale wiecie. Oczu szeroko otwarte. Ja chciałbym zauważyć, że jeszcze nikt mnie nie zabił od początku, kiedy zaczęliśmy grać. Zmieńcie to, bo nudno mi się robi. Może jesteś impostorem. Dobra, Kele. I na to Kele. Nie wyszedłem. Kele, nie stwierdził tego. Jesteś sassy balaklawą, przyznaj się. Sassy balaklawą, co? Balaklawą. To ciasto? Ja się brzydzę kłamać, bym nigdy nie okłamał. Tam, Michu, się brzydzisz kłamać. Prawie tak bardzo mówi KF-a. Potem, a weź wychyl tutaj i tutaj. Dostajesz heada, potem Michu wychyla, robi dwa piki. Nie, Dalik, ja cię tutaj... Dobra, cześć, Rockwood. No powiedz, że poszedłeś gdzieś tutaj. Dziękuję. No witam. Ciało Lumika w kiblu... O kurde, jeszcze Rockwood. O kurde, Rockwood. Ciało Lumika w kiblu w laboratoriach. Ej, ja tam przed chwilą z nim byłem. Na wencie. A z nim tam przed chwilą byłem. Jeszcze raz, gdzie? Byłeś z nim tam? Tak, ja byłem z Mikiem, jak zgasły się te światła tam na początku, wchodziłem z ofisa tam do dołu, nie? I zapalił się światła, na początku myślałem, że Lumików jest impostorem, zaraz mnie zabije, ale się nie zabił. Chciałem nie będę ukrywał, też myślałem, że jest Lumik. A, i druga kwestia, muszę zauważyć to, że musimy kogoś wykikować, bo zostanie 2 na 2, jeżeli... Musimy. Nie, bo nie wykikowaliśmy kogoś poprzedniej, więc nie, na pewno... Nie kikowaliśmy, teraz musimy kogoś wykikować. Dla mnie Daligowski jest na pewno i Ben. Mnie nawet nie było w tej rundzie, to Daligowski znaczy, jest... teraz chciałbym powiedzieć... Ja byłem ale teraz chciałbym powiedzieć, że on bardzo długo siedział właśnie przy tych przy tak? butlach i przy wodzie, więc to ja może tam, mieć ja tam trzy kule, no. Ja tam trzy taski miałem, takie dwa takie pokrętła i jakieś wiadro, wiesz. Tam mogą być trzy taski. Dobra. Chyba tak. Bena za dwa razy ominąłem. Kogo? Bena dwa razy ominąłem. Trzy ja chciałem te światła odpalić, ale widzę, że ty tam szedłeś, więc poszedłem do laboratorium ze mną. Jak pierwszy raz zgasły światła, to Rockweta wyminąłem. Ale nie wiem, gdzie on poszedł potem. Bo ktoś był przy laboratorium ze mną wcześniej. Ja wychodziłem z laboratorium wtedy. Nie, chyba to nie byłeś ty, bo to było... po której byłeś, na dole czy na górze? Ja jak wychodziłem, byłem po prawej na górze. A, to może mogłeś być. Ja się stał minął. Ja na dole byłem. Stał tam dalej za tobą. Ja panowie, 50 sekund, to co robimy? Nie wiem, jeżeli ciało było w tym, jeżeli ciało było w laboratorium, a Daligowski był na dole, tylko nie wiemy, gdzie jest ciało w sumie Rockweta, więc... No ale słuchaj, jakby wiesz... Myślę, że ciało Rockweta może być z lewej na środku. Bo w teorii jest ich dwóch, więc tak naprawdę... Analogicznie wychodzi to, że ja jestem podejrzany, bo minąłem Mikowa. Tak, ale z kolei nie wiemy, gdzie więc jest Rockwet i... Dla mnie Ben, nie wiem czemu mam takie przeczucie. Ja daję na dole. Rexisa. Ja nie mam pojęcia. Okej, Michu. Ja skipuję, ja nie wiem. Michu. Nie skipuj, nie można. Ja daję na Daliga. To na kogo? Na Micha. Ja na Rexisa zagłosowałem. Jeba, ci głosuję na Rexisa, bo go minąłem. Na Micha. To koniec. Okej, jest 2-2, czyli chyba przejebane. To koniec. Przegraliśmy? Nieprawdopodobnie. Znaczy jeszcze można emergency zrobić szybko, jeżeli... No, chyba ale tak. Pół minuty jest tego, więc trzeba spamić ten guzik. Kurwa. Zawsze kurwa w takiej okazji, co nie? Kurde, Kelesz, błagam cię, zabij go. Kurde! Możemy tym razem nie popełnić tego samego błędu? Dziękuję. Michu jest wszyscy, bo robił tego z lewej. A przy okazji kliknął guzika, a Ben robił tego z prawej. Ja zrobiłem to z prawej. Zresztą chciałem iść, ale zaczął go robić. To chyba wychodzi jednak za Daligowski. No bo jedyny nie robi. No, na to wychodzi. Aha. Znaczy na ciebie najwięcej rzeczy jest to, że na początku była ta sytuacja, gdzie ciała były zaraz koło ciebie. No unlucky po prostu, dobra, to głosujcie na mnie, skończmy to już. Tak, zagłosowałem na siebie. Ja zagłosuję na siebie. GG. Fajnie się grało. Najprawdopodobniej. Przegraliście! Zaraz zobaczymy. Tak naprawdę no, zaraz zobaczymy. I... No Możliwe kurde, dzisiaj... Kelesz, piona Kelesz! To była ładna runda, naprawdę. To była bardzo ładna runda. To było straszne tak z Daligiem. Ja Bena podejrzewałem też. Kurde, jak już zaczęliście... Jak zaczęliście już podejrzewać Daligę, to tak mówię, myślę, kurde, Kelesz, nie zabij go, błagam cię. I zajebiście, Kelesz, dobra robota.
No, dzięki. Dobra, ostatnia giera, ale z głową. Ta, no ostatnia, ostatnia, bo muszę spadać. Zaraz. Wiecie, że na marszu na o kurwa. Namalowali. O boj! No to będzie zajebiste zakończenie. Taka wszystko jedno z tego. Straszne. Mroczne. Dobra, trzeba się zająć Erxisem, bo on jest tutaj takim mózgiem, można w sumie powiedzieć. A, Michu użył świateł. I guess. Dobra, powiem tak, spróbuję trzymać się Micha, bo... tak. Dobra, cześć Kelesz, how you doing? Kurde, Kelesz, jaki podejrzany. God damn it, son. O, ale by teraz Kimo się wróć, Micho by się teraz przydał. Dobra, Nem, Kelesz, nie, nawet nie ma co tu robić. Ajajajajajajajaj. Dalik nie żyje. Okej. Okay. Aha. Do osoby, co mnie zabiła, nienawidzę twojej egzystencji. Czyli to musiał jakiś duży youtuber. Dokładnie. Fuck. Dobra, Michu wie, o co chodzi. Szalone. A więc, na Vitalsie widziałem śmierć Rumika i Rockueta. Wow. Wow. No kto? Mnie zabił internet. Ja byłem w Oxygenie. Robiłem butelki. Mm-hmm. I Rexis jeszcze zginął. Ja byłem w Specimenie i mijałem Micha. Uuu. A komuś skakało. Jednym był, w którym skakało, był Michu. A co to w ogóle znaczy, jak skacze? Nie wiem, tak po prostu to patrzyłem, że tam jednym skakało. Ja tylko wiem, że tam pokazuje, jak ktoś jest martwy, a to, że skacze, to nie wiem. Może to jest jakieś, nie wiem, może to jest jakieś anomalia. Ja bym zagłosował jak Kimo, bo wcześniej chciał pozbyć się Lumika i zwajstować głos, więc... Może jak przychodzisz obok ludzi dużo, to ci skacze. A może. To może. Nie wiem, ja przychodziłem... Trzeba kikować, bo po prostu i jedna osoba i umieramy, więc... Ja. W sumie nie powinniśmy więc głosować, shit. Ironik. Ben, ty jeszcze nagrywasz? Tak. Oczywiście Kimo nie był impostorem. Tak no to tak. Chyba na zakończenie bardzo ładnie. Ha, ta jest! Zajebiście, Michu. Ja wiedziałem, że to no, Michu. Już głosowałem ja na niego. Dlatego na mnie głosowałeś. Michu, nie, ta... Kurde, Michu, idealne zgranie. Idziesz zabić Rockueta na tym, na skanie. Muszę zabić tego Rexisa. Ta. Jup! I tak. Zajebiste zgranie, Michu. Michu, ja byłem... Ale mówiłem, że... Mówiłem, że był... Dobra, Alek, za to przepraszam, to było skurwysyństwo, przyznam. To było stanie. Michu, a coś ty mu zrobił? Że Dalek się jak tak już, jak on robił te kluczyki, ale był awk na początku, potem zaczął robić kluczyki, jak z góry szedł, myślę, jak go zajmie, tylko tam nikt nie zobaczy. Ja po wodę poszedłem sobie, wracam i umieram. Ale się ruszałeś już. No, o boj. Sekundy. Ale gdybyś się dobra. Nie ruszał, to bym się nie koledzy, zabił. To powiem tak, dobra, to gramy dobra. Jeszcze, o, rozchodniaczek jeszcze jeden, czy...